Kolejna miejscowość Monte Cantini, Terme. Jest, z tego co się orientuję, to taka miejscowość Monte Cantini Terme. Taka miejscowość wypoczynkowa i wymarła. W hotelach, hotele albo zamknięte, albo puste. A tam na wzgórze będę chciał wyjechać kolejką. Jeśli tylko jest otwarta. Uliczkami Monte Cantini, Terme. Hotele, na dole restauracje. Tutaj jakaś promenada pusta, turystyczna promenada, taki powiedzmy coś w stylu Krupówek. Idę, szukam stacji dolnej kolejki, aby wyjechać na jedno z tutaj wzgórz. A wyjechać chcę na Monte Cantini Alto, funicolare, prosto. Na Google Maps widziałem, że pieszo to jest tylko 500 metrów od miejsca, w którym się zatrzymałem. To takie wody termalne. Dlatego jest to uzdrowiskowa miejscowość. Pod spodem termalna rzeczka, strumień, nie wiem jak to nazwać, źródło termalne, zaraz pod bankiem płynie. Cicho i spokojnie. Na pewno tak tutaj nie jest w sezonie. Grand Hotel. Też wygląda na zamknięty. Zamknięty. Jak u nas w miejscowości nad morzem. Wymarłe poza sezonem. A tam Terme. Jakiś park. Słychać jakąś muzykę. Widziałem też tutaj hotel Warszawia. Taki akcent polski.
Scolare 1898. No, wygląda na zamknięte. Ticket office. Zobaczymy, może się domyślę, co jest tu napisane. A, 20. szóstego. Przy dobrej pogodzie. Co mało mam czasu, żeby wychodzić tam w górę. Ale tu jest na pewno zamknięty. Tak. Nie będzie więc przejażdżki kolejką. Chyba dotarłem do jakiegoś centrum tego miejsca, tej miejscowości. Kasyno? Ale wszystko pozamykane. To wydaje się być otwarte. Lodowisko, ale też zamknięte. Mapa. Tu już więcej ludzi w tym miejscu. Może coś będzie otwarte. Grand Hotel Pala Palace, pięciogwiazdkowy, zamknięty. Karuzela świąteczna. Zamknięte. A, słyszę Mikołaja. Dzwonkami. Radio,
Ciekawe. Jest zabawa. Bardzo ciekawe. Flying bears. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawa instalacja. Dobra, ale ja muszę coś zjeść. Wieczorem w centrum już zupełnie inaczej. Mówiłem, że wymarłe miasteczko. Wystarczyło kilka godzin. No tak. Jednak ktoś jest w tym mieście. Ta sama ulica, tylko że nocą. To samo lodowisko, tylko że nocą. Już dużo więcej osób. Można wynająć łyżwy i pojeździć.